W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobić, żeby bot wysłał życzenia, jak ktoś będzie miał urodziny. Więc pierwsze, co musicie zrobić, to dodać Meszustkę na swój serwer. Link do niego macie w opisie. I jak już macie bota, to klikacie sobie tutaj utworzenie kanału i tworzycie kanał na przykład urodziny, tak? Klikacie Enter i mamy już kanał. Jak już mamy kanał, to wchodzimy sobie w dashboarda Meszustki i tutaj klikamy, zjeżdżamy sobie po tym pasku na po lewo na dół i klikamy birthday. Klikamy yes i tutaj wybieramy sobie kanał, na jakim mają zostać wysłane życzenia. W moim przypadku to są urodziny. I jak mamy tutaj happy birthday, to drugie, tutaj happy birthday wishing hour, to ja sobie zawsze wybieram 00 i o 00 będą wysłane życzenia, jak ktoś będzie miał urodziny. Tutaj mamy wiadomość, jaką bot ma wysłać i tutaj możemy sobie wpisać własną wiadomość, ja mam już tutaj wklejoną, tak sobie wymyślałem przed odcinkiem. I tak, i żeby tutaj wszystkiego najlepszego i mamy tutaj user mention i żeby możemy zrobić tak, dajmy sobie ten znak, user, nazwa użytkownika, może być, żeby bot oznaczył, ja zawsze wybieram właśnie, żeby bot sobie oznaczył, albo może być po hashtagu, czyli hashtag 124 albo hashtag 6666. Ja zawsze wybieram mention, żeby było małpa i nazwa użytkownika. I tutaj, jak zjedziemy sobie jeszcze na dół, jak to będziecie mieli zaznaczone, to bot będzie Wam pokazywał, który rok ktoś skończył, czyli na przykład 20. Jak tutaj mamy birthday rule, czyli jak mamy jakąś rolę, na przykład urodziny i ktoś będzie miał urodziny na przykład 12 lipca albo 13 sierpnia, 17 grudnia, to tego dnia dostanie rolę. I jeśli tutaj już mamy ustawione, ja tutaj nigdy tego nie ustawiam, klikamy sobie save i wchodzimy sobie na Discorda i teraz co jest ważne. Wchodzimy sobie na jakiś kanał i wpisujemy komendę remember birthday i wpisujecie sobie swoją datę. Ja podam przykład, na przykład 2001-04-22. I klikamy sobie enter i bot nam ustawił właśnie datę na 22 kwietnia. I to pokazuje datę, kiedy będą kolejne urodziny. Czyli jak tutaj mamy i tutaj dni, ile zostało do Twoich urodzin, czyli 358 i w roku 2023. Jeśli chcecie usunąć swoją datę urodzin, to wpisujecie sobie ukośnik forget birthday i bot nam już usunął naszą datę. A jeśli chcecie, żeby zobaczyć swoją datę, jaką mamy ustawioną, to ja muszę sobie ustawić, czyli wpisuję na sobie ukośnik remember birthday, tam nie wiem, losowo 2.00.12.12. I wpisujemy sobie ukośnik, sam ukośnik birthday. I bot nam właśnie wysyła naszą datę i wszystko się zgadza, 12 grudnia 2022 będą kolejne nasze urodziny. Dzięki za obejrzenie filmu do końca. Jeśli Ci się spodobało, to zachęcam do obejrzenia moich innych takich filmów.